Ale nie, nie trzeba zawsze marudzić, tam płakać, no ale trzeba to. Trzeba to starać tak, żeby to było jak najlepiej do każdego spotkania, treningu, no a ja to schłodziłem właśnie cały czas, jeszcze przed meczem miałem schłodzenie, czyli jakoś to tam nie czułem przez mecz. A kiedy się okazało, tak naprawdę, że zagrasz? Kiedy to chodziło? No jeszcze wczoraj na treningu nie było wiadomo, bo naprawdę co dotyk z piłką to mnie bolało i dzisiaj też w meczu bardzo środkowo, co miałem lewą nogą, to mnie zabolało, ale jak powiedziałem, trzeba o tym nie myśleć i po prostu grać, nawet jak jest takie taka kondycja. Trener powiedział, że jak zobaczył cię tańczącego po wygranym meczu z Jagiellonią, to już wiedział, że ty możesz zagrać. No tak, tam była jeszcze ta emocja po tym wygranym spotkaniu, no ale już wieczorem czułem, że po prostu paluchy tam drętwią, wszystko tam, że nie jest coś dobre, no na koniec okazało się, że to miałem tylko tak mocne stłuczenie, że na szczęście nie było zwołane. I cieszę się, że dzisiaj mogłem grać w podstawowym składzie i pomóc drużynie. Ta bramka? Jak widziałeś tę sytuację? Jak ty zrobiłeś tam? No ja widziałem, że jest grana piłka do środka i trzymam się środek, żeby nie przeszła piłka i widziałem, że ten, nie wiem kto teraz dawał podanie do tyłu, słabo zagrał, no i wyczułem ten moment, po prostu wiedziałem, że obrońca, który jest plecami do bramki, ciężko mu się obraca i jak atakujący jest rozbiegnięty, czy dałem piłkę obok niego i wiedziałem, że już jak jestem przed bramkarzem, no bramkarz mi zmniejszył ten kąt strzelecki, to chciałem go, nie wiem, coś tam go chciałem obrać, strzelić bramkę, to najważniejsze, no i cieszę się, że strzeliłem. Ale odjechałeś tam Celebanowi przy tej akcji, tak? No mówię, nie jest łatwiej, ten napastnik zawsze jest w wygodzie, jak jest czołem, twarzą do bramki, niż obrońca, który się musi jeszcze skręcić, odwrócić się, to zawsze tam traci tę sekundę, półtorej sekundy i cieszę się, że strzelam bramkę. Lukasz, do perfekcji opanowaliście zadawanie takich zabójczych ciosów. Nie musicie prowadzić gry, ale te ciosy zadajecie. Jak powiedziałem, najważniejsze jest grać zero z tyłu, bo jak drużyna nie traci bramki, to nie przegra meczu. No i my dzisiaj graliśmy, może nie aż tak perfekcyjnie, ale graliśmy skutecznie i Śląsk 5 razy chyba strzelił poprzeczkę, no ale jak to jest powiedziane, poprzeczka to nie strzał, czy jak pan powiedział, cały strzał. No i jak powiedziałem, cieszę się, że graliśmy efektywnie i skutecznie. Mieliście takie poczucie jak Michał Nalepa, już strzela go raz za pola karnego. Michał Nalepa, że to wszystko tego dnia będzie wychodzić? Wie pan co, pan nie chodzi na nasze treningi, to Michał czasami na treningach strzela takie bramki, że to by mi nawet nie wierzył, że to Michał może strzelić taką bramkę. Czyli... A on wierzy? No tak, bo ciągle próbuje, a zawodnik, który próbuje na treningach, to myciach mu też wychodzi. No. I cieszyliśmy się z tej bramki, no i wiedzieliśmy, że tu będzie najważniejsze, kto strzeli pierwszą bramkę, bo po tej strzelonej bramki poczuliśmy jeszcze bardziej takie to, taką to pewność siebie, no i strzeliliśmy drugą, no i opanowaliśmy to spotkanie na zero z tyłu i wygraliśmy, wierzymy. Zobaczmy, czy masz dobrą pamięć. Ile meczów z rzędu wygraliście bez Pucharu Polski? Nie wiem, nie patrzę na to, ile wygraliśmy. Nie wiem, nie patrzę na to, ile wygraliśmy. Z Pucharem 6. Jak chciałem powiedzieć 6 właśnie na te Puchary, ale nie patrzę na to, ile wygraliśmy z rzędu, ale patrzę na to, że ja na kolejne spotkanie, teraz już myślimy o tym, że na kolejne spotkanie ma Puchar Polski, no i potem już mecz z Legią, ale że za tydzień. Ale to działa na wyobraźnię, te kolejne zwycięstwa. Nie, no ja powiedziałem, my idziemy od meczu do meczu, nie patrzymy na to, co będzie za parę miesięcy, co było przed parę miesiącami. Patrzę na to, co jest najważniejsze, to kolejne spotkanie, już to najważniejsze jest dla nas Puchar Polski na tym momencie. Jak ci się było przeciwko Śląskowi w obronie, łatwo się grało przeciwko tym zawodnikom, przeciwko takiej defensywie? Nie, no ja powiem tak, żaden mecz Ekstraklasy nie jest łatwiej, bo to może widać z trybun, bo ludzie, którzy nie grają, to spotkanie myślą, że to łatwe, że tam sobie mogą kręcić i to, no naprawdę z tego boiska to nie jest łatwe i dzisiaj też uważa ten mecz, że jest tak łatwy, jak może, że wynik 2-0. Kto się zna, może powiedzieć, że naprawdę to ciężki mecz. No nic, to jest taki, że przegraliśmy 2-0. Troszeczkę moim zdaniem zasłużenia, znowu mieliśmy 5 poprzeczek, bo tam przeszeradka też była poprzeczka, no i no, będziemy cięższe, jeszcze musimy ciężej trenować, jak widać, bo te sytuacje sobie stwarzamy, tylko czasami brakuje właśnie tej kropki na linii. Otrzymałeś szansę od trenera w pierwszym składzie, jak ocenisz swoją postawę w tym naszym? Nie lubię tak zawsze oceniać tego na co po meczu, ale tak wydaje mi się, że mogę się troszeczkę zgadzać na tym, to nie mam do siebie zarzutów, ale mogę troszeczkę więcej brać w tej serii, ale tego chyba to nie jest czas na analizowanie, bo po pierwsze, że jeszcze nie widziałem, a tak jak mówię, to nie jest czas. To wasza czwarta porażka w domu z rzędu.
Macie, czujecie taką no, dużą presję, jak wychodzicie tutaj na ten stadion? Jak to wygląda? Jak widzimy, brakuje nam troszeczkę szczęścia, bo odtwarzamy tę sytuację. No jedna, druga poprzeczka, potem trzecia, jeszcze pod koniec czwarta, no i nie możemy po prostu skończyć tej sytuacji, ale mam nadzieję, że to z czasem przyjdzie i pokażemy jeszcze raz. Maciek, ty wierzysz jeszcze w górną ósemkę? No bo teraz ta strata robi się coraz większa. Tak, wierzę. Mam nadzieję, że przyjdzie kilka sytuacji na serię i cały czas wierzymy. W ataku oprócz szczęścia, czego jeszcze zabrakło? Tak jak mówię, no bardzo ciężko analizować na szybko coś pomaczyć, czego zabrakło. Zawsze mam analizę w następnych dniach, ale tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, czego zabrakło. No jeszcze jakby tych sytuacji nie było, ale mamy punkt poprzeczek. No i... Myślę, że nie ma żadnej presji, nie ma nic takiego. Każdy wie, co ma robić, każdy wykonuje swoje zadania. Jak najlepiej na boisku. Wiadomo, że przed meczem czy coś to jest dużo spekulacji, ale jak się już wychodzi na mecz, to nie ma mowy o tym, że ktoś musi odtapelić czymś takim. Są zadania, każdy ma swoje zadania. My obrońcy mamy bronić, napastnik ma strzelać, no to tak ogólnie w skrócie, nie? Ale no ogólnie te zadania są dużo szersze, no i każdy się tego trzyma. Trudno się grało przeciwko Śląskowi z dwójką napastników. Większość zespołów jednak mimo wszystko piłuje to 4-2-3-1. Granie przeciwko Piechowi, Robakowi, no to troszeczkę inne granie. No na pewno to było coś innego. Na pewno Śląscy zagrał dobry mecz, mieli swoje okazje, no nie wykorzystali ich, no ale to już nie nasza sprawa. Tak jak... Musi sądziłeś jako prawodawca. Tak, no to była wymuszona zmiana. No ale nie patrzę na to. No. Na szczęście udało nam się dotrzymać 0 do samego końca. Tam 10 minut na prawej obronie, to mógłbym zagrać na prawej kąty. Wasz przed nami ważny, fajny, ciekawy mecz z Legią Gdańską. Koncentrujecie się przedtem na tym termalikę, czy już jesteście mieszami? Nie, tak jak każdy z nas powtarza, teraz będziemy mieli analizę Niecieczy, pojedziemy do Niecieczy, żeby wygrać mecz. Dopiero po Niecieczy zaczniemy myśleć o Legii, bo... Każdy wie, że to jest bardzo podróżne. W którym momencie wy między sobą widzieliście, że Haraslim zagra? Czuliśmy, że zespół będzie zdolny do gry. No wiadomo, przed meczem się nie mówi takich rzeczy, jakoś nie ogłasza się, kto będzie grał. To ma też utrudnić trochę przeciwnikowi zadanie. No i tak było też dzisiaj. To jest droga, którą jedziemy krok za krokiem i tak musi być. Bardzo dziękuję wszystkim, bardzo duże gratulacje za drużynę, za wszystkie, no tak musimy grać. Te mecze musimy wygrywać, jeśli chcemy być liderami, jeśli chcemy wygrywać tu czempionat na Ekstraklasie. A chcecie wygrać na Ekstraklasie? No na pewno, dlaczego nie? To jest taka liga, gdzie wszyscy mają szansę, da? Wszyscy mają tam. Mogą grać, dlatego my mamy swoje drogi, trzymamy się tego i teraz to idzie bardzo fajnie, świetnie. To jest życiowa forma? No ja nie wiem, mówię życiowa, ale bardzo fajna, da? I jestem zadowolony i musimy trzymać to, tak? Trzymać to. Zobaczymy, no to jest forma, ja myślę, że tyle drużyny, da? I bardzo fajne przygotowanie. Jak ja mówię wcześniej, da? Maliśmy bardzo dobrze te precyzon. To jest to. Teraz idziemy dalej. Teraz mamy Puchar, jeszcze mecz, a potem mamy derby za Legią i no, musimy być na wysokim poziomie, jeśli chcemy zostać liderem, dlatego co jest bardzo ciężko jest zostać liderem. No? Dlatego musimy grać. Nic nie słucham i nie wiem, co tam pojawiło się. Ja swoje życie w Gdańsku, tutaj mi bardzo fajnie i czułem się bardzo lepiej o tym miejscu, dlatego ja
ja nie, teraz nie mam dużo. Do trenera Sapu to ciebie nie ciągnie. Ja nie jestem do trenera, dlatego to jest, w obie strony nie mamy relacji. Marek, kolejny mecz bez zwycięstwa u siebie, to jest czwarta przegrana na stadionie Wrocław. Czy w ogóle wytłumaczy? To jest jakaś taka presja wewnętrzna pokara, czy jak to widzicie? Nie wiem, moim zdaniem ciężko to wytłumaczyć. Nie ma to żadnego wytłumaczenia tak naprawdę. Nie powinno się tego tłumaczyć, bo to nie powinno się zdarzyć, takie jest moje zdanie. Rok temu wygrywaliśmy to wszystko, paręnaście meczy, kolejek mieliśmy. Gdzieś tam wygranych i gdzieś ta twierdza co była, a w tym sezonie jest na odwrót. Gdzieś na wyjazdach wygramy już u siebie, także trzeba to jak najszybciej zmienić, bo za dobrze nie jest. A z czego wynika ten impas w ataku? Bo wy dochodzicie do tej sytuacji, dzisiaj pięć poprzeczek, no ale no, musi być jakiś powód, że nie wiem, czy to jest w ostatnim brakuje do zimnej krwi, czy nie wiem, z takiej stuprocentowej czystej okazji? Nie wiem, ciężko też powiedzieć, no mamy dużo sytuacji, bo dzisiaj bodajże było 5 poprzeczek, także no jedna z nich, jakby 3-2 weszły, już mecz by się całkiem inaczej zmienił, bo Lechia się później grała tą obroną i dochodziliśmy do tych sytuacji, no ale nic z nich chciał wpaść, także ciężko to powiedzieć, może tak jak mówisz, no brakuje gdzieś tam tej czystej sytuacji takiej, żeby dać gdzieś do pustej czy coś, żeby się odblokować, bo mamy tę sytuację, ale niestety nic z nich chce wejść, nie wiem, ja wiem po sobie, że nigdy nie miałem takiego okresu, że tylko w półroczu jedną bramkę, czyli przynajmniej miałem 4-5, a teraz się tak zablokowałem, że sam szukam wytłumaczenia, dlaczego tak jest i ciężko na razie mi to znaleźć. Nie wiem, ciężko znaleźć.